Cześć Rafał, tutaj opowiesz nam dzisiaj troszeczkę o tym, o zawodnikach, o startach w ogóle w wyścigach wraków. Na początek bym chciał, żebyś się przedstawił nam tutaj. No tak, nazywam się Rafał Zalewski, no jeżdżę tutaj już od 2014 roku. Dokładnie, bo ty jesteś właśnie naszym takim najwierniejszym zawodnikiem, bo tak naprawdę jak tylko zaczęliśmy organizować wyścigi wraków, to właśnie byłeś od tamtej pory i tak naprawdę do teraz, nie wiem, opuściłeś może z jedną imprezę ze względów jakichś tam... Tak, jedną imprezę, no bo musiałem ze względów osobistych, no nie wypadało nie być na rodzinnej imprezie, więc z takiego powodu tylko. Dokładnie. Ja Ciebie pamiętam Oplem Astrą z takim wielkim kapeluszem na dachu. No dobrze tak, kojarzę? Tak, dobrze. Tak, tak, to był Opel Astra. No ten samochód raczej taki nie przypadł mi, że tak powiem, do gustu. Ogólnie marka. No, słabo się jeździło. A zresztą być może dlatego, że też i umiejętności i tak pierwsze te starty to takie było, że tak powiem, na wyczucie, nie? Co, no o właśnie, co dochodzi wszystko. A skąd ci się to wzięło właśnie, starty akurat w wyścigach wraków? Bo tak naprawdę jak robiliśmy je wtedy w Tyszkach Łabno, to też była taka nowość w naszym terenie i tak naprawdę w Polsce też jeszcze tych wyścigów za dużo się nie odbywało. A to wtedy tak jakoś mi koleżanka podpowiedziała, że właśnie twój kolega tam też będzie jeździł. No i tam jest taka możliwość, wynalazłem takiego Opla, że tak powiem, z pierwszego rzutu, z dnia na dzień, że jak stał, tak pojechał. No i mówię, kurwa, pierwszy raz i do finału się dostałem, mówię, to nie źle, mówię, jak na takie. A powiedz jak wrażenia właśnie, bo czasem niektórzy właśnie, wiesz, gdzieś tam usłyszą, że taki wyścig jest, że coś tam się takiego odbywa, a jak twoje pierwsze wrażenia, czy tak jak oczekiwałeś, czy totalnie w ogóle co innego? To znaczy tak, te oczekiwania to tak ewoluowały z biegiem czasu, nie? Z biegiem lat one zupełnie co innego, do tego inne podejście było, nie? Na początku wiadomo, że to jest adrenalina i tak dalej. Ja co prawda jestem już jak gdyby przyzwyczajony do tych różnych rzeczy, że tak powiem, mało rzeczy mnie już jak gdyby wystrasza. Zaskakuje. Tak, zaskakuje. No właśnie, bo ogólnie to wyścigi wraków to nie jest jedyny ekstremalny sport, pasja, którą uprawiasz. Jeżdżę na... Też, no, jeżdżę na wrakach, wiadomo, ale też latam na paralotni, nurkuję, więc chociaż z tym nurkowaniem to ostatnio tak pomyślałem, że na basenie jest ok, ale jak wejdę do tej wody, że tak powiem, w jeziorze, a że lubię ciepło, więc nie to nie pociąga, ale tam jakieś wrażenia są, nie? Więc z tych takich rzeczy to tak najbardziej chyba te latanie i te wraki. Tak. A powiedz latanie, właśnie wasza załoga nazywa się paralotniarze, a powiedz właśnie z tym lataniem, jak ci się to wzięło, długo ogólnie na paralotni? Z paralotniarzem to już po prostu jestem od 2006 roku latam. O, to też już kupę lat. Tak, tak, że tak powiem, jak jesteśmy na przykład... na moto show, przepraszam, na moto, w Giżycku odbywają się takie pokazy, pokazy lotnicze, nie? No i tam na przykład jak startuje... Air show to air jest show, chyba, właśnie. No właśnie. I tam na przykład jak jest pilot startuje, to tam go przedstawiają i tak dalej i mówią ile tam ma godzin wylatane, bo u nas w tym lataniu to godziny jest, tak, godziny wylatane, nie? Sprzętu i ty sam, nie? Więc oni tam na przykład mówią, że ktoś ma tam 300, 500, 600 godzin wylatane. A ty ile masz tych godzin wylatanych? Co prawda my latamy w takich warunkach, że naprawdę już jest super i tam, że tak można powiedzieć, masło, to mam w tym momencie chyba 890. 890 godzin tak, w powietrzu? Tak, tak. W samym powietrzu? Tak. O kurczę, no to ty tak naprawdę... No już 3 razy sprzęt zmieniłem. Ale zmieniłeś, że tak na lepszy, czy... Na początku było wiadomo, że to trzeba, bo x lat temu to wszystko zupełnie inaczej, na co człowieka było na inne rzeczy stać, a teraz na inne, nie? Więc na początku był to oczywiście sprzęt używany,
a teraz jest, że tak powiem, nówka, nie? A, czyli wziąłeś już sobie taki nowy, już też pod siebie pewnie komponowany, bo to też gra chyba rolę w paroldniarstwie, tak? To wszystko musi być, że tak powiem, zgrane wagowo, nie może pewnej wagi przekroczyć i nie może pewnej wagi, jak gdyby, mniejsze być. Minimalna jest i maksymalna waga, więc w tym momencie no, trzeba tam dobrać to wszystko tak, żeby to... Żeby to grało, przysłowiowo. Całym szpejem ważyć tyle, ile potrzeba, nie? Można tam być delikatnie przeważonym kilo dwa, ale w tym A właśnie na co to oddziaływuje? Na przykład na sterowność? To tak jak w samochodzie ciężarowym, nie można przeładować. A, bo wtedy nie masz tej reakcji, nie masz ten. A powiedz mi, bo żeby polatać, no to trzeba tak wystartować tak naprawdę i wylądować. I teraz o ile, jak możesz porównać start do lądowania? Nie wiem, dla mnie, dla laika tak naprawdę. To znaczy tak, zanim ja zacząłem latać ogólnie, więc pojechałem do takiego, na takie lotnisko, gdzie tam po prostu latali, na motolotniach. Mhm. No i mi tam oczywiście zapłaciłem, przewiózł mnie, więc pierwsze moje wrażenia, tak sobie lecę, 2 minuty, tak się rozglądam i sobie myślę, co ja tu... robię. Po co ja tu w ogóle tu wsiadłem? Co tu, o co tu chodzi, kurwa? Nie? Mówię, się modliłem, tylko kiedy tutaj wylądować, nie? No i wylądowaliśmy. Pierwsze wrażenia, wiadomo, ręce, nogi się trzęsą, wszystko i tak dalej. No ale mówię, dawaj jeszcze raz, kurwa. No i tak drugi, trzeci raz. Ale i to tak naprawdę, tak jak mówisz, to ten drugi, trzeci raz dopiero tak złapałeś bakcyla, nie tak, że od pierwszego jakby... Znaczy tak, wiesz, bo pierwszy to jest taki jak gdyby szok, nie? Żeby poznać tak naprawdę sytuację, bo ciało inne... Właściwie to inne doznania. Jesteś w powietrzu, siedzisz jakby na krzesełeczku i cię nikt w ogóle wokół nic nie ma. Nie masz praktycznie wpływu na nic. To tak jakbyś, powiedzmy, że w samolocie jest to jakieś tam obudowane, tak jak w samochodzie, siedzisz na siedzeniu i tak dalej. A tu siedzisz na krzesełku w powietrzu. No i tak naprawdę wszystko jest przed tobą i za tobą i nad tobą i pod. I ten pierwszy jak gdyby szok, przynajmniej ja, mało co tam zapamiętałem z tego. Zapamiętałem lądowanie i starty, więcej nic, nie? Ale żeby tam się pocieszyć jakimiś widokami. To dopiero później, jak już. Drugi, trzeci, czwarty raz. Nabrałeś tego. I każde tam, powiedzmy, machnięcie, jakieś tam zerwanie wiatru, no to było wiadomo, to stres był, nie? Teraz tu już wiesz mniej więcej, co można, czego nie można. To nie jest tak, że tam. No wiadomo, bać się zawsze trzeba. Ten, kto mówi, że się nie boi, to jest głupi po prostu. Nie powinien w ogóle tego robić. Nie? No, dokładnie, bo to już bo taka nonszalancja jest i to... No właśnie, a powiedz, czy pierwszy raz, jak zasiadłeś właśnie za kierownicą tego Opla Astry w Tyszkach Łabno, jakie wtedy miałeś doznania? No, bo to też... Stres był większy jak przy tym lataniu, ci powiem. Co ty powiesz? bo to wiesz, stoi obok ciebie wszystko, kurde, i tak patrzysz, to tyle tych blach, kurde, to będziesz jak sardynka, kurde, tutaj zaraz. No, tak, bo tutaj jest coś takiego, że jednak te samochody tam, nie wiem, masz obok siebie 8 samochodów czy 9 i tak naprawdę każdy chce być pierwszy, każdy chce na przykład, nie wiem, porozpychać, wyeliminować. No i tutaj jest taka chyba trochę gra psychologiczna tak naprawdę. I tu jest tak, no ci powiem, że w sumie trochę też im trzeba szczęścia. Tego wszystkiego. A, dokładnie, bo tak naprawdę w wielu... Same umiejętności i sam jak gdyby samochód to nie wszystko jest, nie? Jednak te w pewnym momencie jest tak, że jesteś z tyłu, na przykład była taka sytuacja kiedyś na którymś wraku. Ogólnie to mi się samochód zepsuł, ale wszyscy myśleli, że to moja taka jest strategia. Wszyscy ty po prostu zwolniłeś, tak? Tak, nie, na starcie wszyscy wystartowali, ja zostałem, a ja po prostu biegu nie mogłem wrzucić, nie? Ale zanim ten bieg wrzuciłem, na pierwszym zakręcie wszyscy jak gdyby się skleszczyli, no ja wyskoczyłem na pierwszy i już tak dojechałem, nie? To wtedy tak naprawdę akurat skorzystałeś z tego, że tam się zamieliło, że kilka załóg. A żebym razem wystartował, podejrzewam, żebym tam razem z nimi został, nie? Czasami trzeba mieć szczęście też i w tym, nie? A były też sezony w twojej karierze, pamiętam, że kurczę, czwarte miejsce. Pamiętasz to? Wiecznie czwarty, rozmawiali, no co zawody to czwarty i czwarty i czwarty. No, tak i później jakoś było. Tak przebiłeś ten Potem fatum. Zmieniłem jak gdyby samochód, już wiedziałem na co kłaść bardziej uwagę w tym samochodzie
i pod tym kątem go przygotowywałem. A tym bardziej, że jak się zmieniły te kategorie na ST. Więc, a tak, bo w pewnym momencie tak, żeśmy zmienili. Tak, więc że... dla mnie to było o tyle dobre, że ja nie musiałem tyle czasu poświęcać na przygotowanie tego samochodu. Był jak gdyby mniejsze dla mnie to wszystko. Pokład czasu i to... tak naprawdę zaangażowania, że mogłeś szybciej tak, auto sobie postawić no, i mogłem, na przysłowiowe koła. Na czymś innym mogłem się skupić, żeby ten samochód jakoś tam grał i wiedziałem też, jaki samochód kupić, żeby to też nie był totalny szrot, tylko no, jakiś lepiej, żeby to był, powiedzmy, był rozbitek, który ktoś tam o niego jakoś tam dbał i tak dalej. A nie dojechane tak, auto tak naprawdę, które już przez rodzinę tak naprawdę przeszło huraganem i już ostatnie tchnienia przed zezłomowaniem no, to już, jest już nikt nie dbał, nie wymieniał oleju, nie ten, to już wtedy... To już jest praktycznie samochód moim zdaniem nie nadający się do takich rzeczy, bo właściwie tak... Co to można z nim zrobić? Jak ktoś go daje na szrot, to albo jest rzeczywiście mocno uszkodzony, chyba że ktoś jest po wypadku. No to tam. No tak, bo wtedy, tak jak mówisz, że praktycznie auto było cały czas jeżdżone, dbane i z wypadków losowych zostało usunięte z drogi i wtedy to tam możesz sobie trochę podszykować, właśnie podrobić. Pierwszą Hondę, którą kupiłem, ją kupiłem pod Szczytnem i ją wyczaiłem za 400 zł. I ona była uderzona w tył. No i pojechałem do tego gościa, tam wszystko się pytam, hamulce działają, ale tutaj odpala, wszystko dobrze, git, kurza, ale walnięta była z tyłu, widać, że gość próbował ją jakoś tam reanimować, nie? No i dobra, tam umowę spisaliśmy, ale on chyba widocznie nie mógł wytrzymać, po co mi to jest, kurza, nie? A, i zapytał tak, ciebie po prostu, po co panie bierzesz auto? Czy to do roboty? Mówię, panie, do czego to się nadaje? Mówię, to szrot, kurwa, taki, ona pójdzie tu w wyścig, kurwa, to jeszcze... No i to właśnie to Hondo, to właśnie te wszystkie, gdyby się wszystko potoczyło w dobrym kierunku. Teraz właśnie to twoją pasję paralotniarską z wrakami, z wyścigami wraków. No gdzie teraz to tak jak gdyby się, jak myślę, że się wyrównało to wszystko, nie? Czasami jest tak, że wiadomo, jak jest duża tam skupisko i startuje 12 samochodów, jest zupełnie inaczej. W jednej turze, no tak, bo wtedy więcej inaczej trzeba jest, się bo skupić. Tak, niby tam masz jakąś strategię, co tam należałoby zrobić, ale pierwsze pół minuty może ta strategia w ogóle się do niczego nie nadawać. A powiedz mi jeszcze, bo tak w ostatnim czasie, w ostatnich sezonach, tak naprawdę ścigasz się mniej więcej z ludźmi, których już tak naprawdę poznałeś, których jakby styl jazdy też widzisz, jaki mają, bo tak, bo jak wiesz, jak już jeden sezon, drugi sezon, trzeci sezon, czy to też jakoś gra rolę przy tym, jak startujesz i jak jedziesz? Wszystko zależy od tego toru. Bo nie można, czasami jest, wiadomo, że ktoś tam jest tak jeździ i ktoś inaczej, nie, ale wszystko weryfikuje tor. A, dokładnie. Jak ja uważam, nawet takie jest moje ktoś zdanie, może nie? mieć mocy, nie wiem, 300 koni czy 400 koni. Na przykład, tak naprawdę auto z 50-60 koniami bez problemu może objechać, zależy od toru oczywiście. Tak, na przykład ten tor, który dzisiaj jesteśmy, to tak naprawdę grają, że tak powiem, 70% umiejętności. Nie. Ale to też jest w sumie dobrze, bo tak naprawdę jeśli ktoś zainwestuje w samochód kupę pieniędzy i w ogóle i później mówi, no bo wiesz, wygrałem, bo coś tam, no to tak naprawdę to portfel wygrywa i jakby zasób środków. To a też, jeśli tor też jest bardziej wymagający, no to wtedy musisz pokazać jednak, jakim jesteś no, kierowcą. No powiedzmy, sama ta moc i same przygotowanie samochodu to nie wystarczy, bo mimo że masz dużą moc, nie możesz jej w pełni wykorzystać. Dokładnie. Powiedzmy, w Szczucie nie było tak, że no, ci, którzy mieli jak gdyby moc pod pedałem, no to odjechali i koniec było, nie? Ja z tymi swoimi marnymi tam 90 koniami. Jakimi więc... marnymi, kurczę, Rafał, zdobywasz pudła, puchary, kurczę, bo teraz tu jesteś w bardzo ścisłej czołówce. A więc jednak to, wiesz, to już pokazuje. I zobacz, 90 koni, tak masz? Tak, tylko 90 koni. Widzisz. Także to nie jest, nie ma tam jakichś tam przeróbek, że tam zmieniam sobie jakieś wtryski, coś tam kombinuję. Ja po prostu nie mam na to czasu. Tak jest, tak kupiony, tak zrobiony i tak ma być.
Dobra, to dziękuję Ci, Rafał, za spotkanie, za to, że tutaj zechciałeś się podzielić ze mną, z widzami, właśnie z, jak Ty zacząłeś tą przygodę z wrakami, jak to z Twojej perspektywy wygląda. No ja też dziękuję za zaproszenie i powodzenia życzę w organizacji następnych imprez, to, żeby one były. Ja ze swojej strony i tutaj właśnie naszych tutaj wszystkich z organizacji też Ci dziękuję. No i do zobaczenia na następnych wyścigach. No dobra, dziękuję. No, dziękuję.